Witam wszystkich widzów kanału Kucyk Toledo. Jak to już Wam zapowiedziałam w poprzednim filmiku, mam wreszcie siodło. E, tutaj dzisiaj zobaczycie pierwszą jazdę w tym siodle. Ja już je wcześniej, tego nie mam na filmie, wcześniej przymierzyłam je e, na czereśni Ta przymiarka wypadła bardzo dobrze. E, rozmiarem e, świetnie pasuje na nią. To jest siodło e, w, e, rozmiar siedziska 16,5 cala i rozstaw łęku e, 30 cm. O, tutaj widzicie moment odrywania metki. To jest moment podjęcia decyzji, że siodło u mnie zostaje, no bo już je jakby no, nie można go zwrócić w takim stanie. To jest siodło z dekatlonu. Drugie siodło z dekatlonu, jak wiecie, które, które testuję. To jest siodło skórzane. W komplecie z tym siodłem nie ma popręgu, ale są strzemiona i puśliska. Tutaj na tym filmie w czasie pierwszej jazdy będę wykorzystywać jeszcze moje stare strzemiona i puśliska, dlatego że te nowe są jeszcze ciągle bardzo sztywne. Siodło jako takie zostało już umyte mydłem glicerynowym i naolejowane, więc jest lekko zmiękczone, ale zmiękczenie, zmiękczenie zarówno przystu jak i puślisk trochę mi słabo idzie, bo one są, no mają tę wadę, że są podszyte paskami parcianymi i bardzo trudno jest je zaolejować dlatego ciężko się je zapina na razie mam nadzieję, że ten problem jakoś rozwiąże w przyszłości też może z wiekiem trochę, trochę, trochę się wyrobią tutaj widzicie, że ja się męczę strasznie z tym zapinaniem, zapinaniem popręgu no ale jakoś tam udało się W komentarzach do poprzednich filmików często pojawiała się taka opinia, że przy pierwszym dobieraniu siodła dla danego konia warto skorzystać z pomocy sedelfitera, czyli takiej profesjonalnej usługi doboru siodła. Ja oczywiście nie neguję kompetencji tych osób, wiem, że to są świetni fachowcy, bardzo dobrze wyszkoleni ale jednak uważam, że powinno się to robić we własnym zakresie. Nauczyć się tego raz a dobrze i potem tę wiedzę już stosować. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że siodła się zmieniają w trakcie użytkowania, a po drugie dlatego, że konie się zmieniają w trakcie swojego życia. Oczywiście w idealnej sytuacji siodło powinno świetnie trzymać wymiary i nie, łęk nie powinien się rozszerzać, ale no wiadomo, że różnie to bywa. Jeśli chodzi o konie, no to one do pewnego momentu w swoim życiu rozbudowują się, zwiększają swoją masę mięśniową, mogą zacząć potrzebować szerszego rozstawu łęku. I tak samo w pewnym momencie życia już powoli tracą tę masę mięśniową. No, mówi się, że tym, tą granicą jest 12 lat, no, bywa to trochę później, ale w każdym razie jest takie ryzyko, że w pewnym momencie to samo siodło, dla tego konia już nie będzie dobre. Dlatego trzeba tu ciągle trzymać rękę na pulsie i, i, i tę wiedzę stosować na temat tego, czy, czy siodło jest dobrze dobrane. Bo na pewno wielu z Was widziało konie, które mają e, obite kłęby od, od złego siodła, które prawdopodobnie kiedyś było dobre dla nich. E, tutaj zwróćcie uwagę na nowy podest do wsiadania to e, dzięki, e, dzięki mojemu synowi został on ukończony, ma już dobrą wysokość, jest taki schodek całkiem, całkiem dobrze się z niego wsiada, ja teraz wprawdzie nie będę wsiadać po strzemieniu, tylko, tylko jednak wskoczę na to siodło, bo ono tak jak Wam już tam mówiłam, nie, nie, za, dobrze, nie za dobrze mi się udało ten popręg dociągnąć, będę to próbowała robić w trakcie jazdy i to tak też zobaczycie, że to tak nie do końca mi się uda, bo tam na przystułach przy tym siodle jest taka dziwna skórzana klapka, którą ja potem odczepiłam, i to już zaczęło wtedy dobrze działać. Ja tu ciągle z tą klapką jeżdżę. Nie wiem, może ktoś zna fachową nazwę tej, tej kawa tego kawałka skóry, który tam jakby jest tak przepleciony przez przystuły. No, i to jest moja pierwsza jazda w tym siodle. Ja tu oceniam przede wszystkim jego, jego wygodę, ale też to, jak ono się zachowuje na grzbiecie konia. No, tutaj w kłusie. No, wygodę, wy, wygodę siodła to chyba najlepiej w kusie ciczewnym można ocenić i tutaj no, no muszę powiedzieć, że bardzo jestem zadowolona z, z tego siodła e, troszeczkę za chwilę to może nawet będzie widać na filmie trochę mi ono poszło do przodu e, ale myślę, że nawet, nawet rozważałam e, Podogonie, bo mam podogonie pasujące do tego siodła, ale mm, myślę jednak, że to była kwestia złego dopięcia popręgu, bo on jest tutaj bardzo słabo dopięty i to, to jest nieprawidłowe. Jak już to kiedyś tam chyba nawet mówiłam na filmie, że to, to, to nie jest tak, że jak koń ma słabo dopięty popręg, to jest mu lepiej. To jest, to jest nieprzyjemne dla konia, bo to mu się tam przesuwa, obciera. Dobrze dopięty popręg, no jednak powinien, powinien być tak, no, ściśle dość dopięty. Nie tak, żeby konia oczywiście zduszać czy przyszczypywać, ale jednak, ale jednak ściśle. O, tutaj chyba widać, że jest, przesunęło się nieco do przodu. Ten, ten problem, ten problem chyba... Yy, zostanie załatwiony przez, przez lepsze dopięcie po mały kus w drugą stronę jeszcze no, pewnie, pewnie widzicie, że czereśnia nie jest koniem jakoś super reagującym na łydkę widzicie, że mam też, mam też bacik z którego zdarzyło mi się tam korzystać, ale to nie jest trening dla niej, to jest tutaj tylko wypróbowywanie siodła ja czuję, że to siodło mnie usadza w dobrym miejscu tak, 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 takie jest moje odczucie po tej pierwszej jeździe. Jeszcze tutaj usilnie próbuję ten popręg dociągnąć, to tak nie, niezbyt, mi, niezbyt mi idzie. Słuchajcie, nie traktujcie tego filmu absolutnie w kategoriach reklamy, bo ja nie wiem, czy mogę polecić to siodło. Nie wiem, czy ono się okaże świetne, czy wręcz przeciwnie, okaże się fatalne, no bo to, to, to dopiero będę wiedzieć w trakcie użytkowania. No, mam teraz dwa lata gwarancji. Gdyby siodło miało jakieś wady produkcyjne, to mam nadzieję, że w tym okresie one wyjdą. No i co mogę powiedzieć? No cieszę się, że się skończył ten trudny okres wybierania siodła i przed nami nowy etap, mianowicie etap treningu czereści.